Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj opowiem o pięciu sposobach, którymi manipulator przekracza nasze granice. I jak się zorientować po kilku godzinach znajomości, że mamy do czynienia z manipulatorem, jak temu przeciwdziałać, tak? Jak się nie poddać na manipulację. W zasadzie nawet nie wiem, jak poprawnie się mówi manipulant czy manipulator. Kiedyś na studiach nawet pytałam się pana profesora i nie pamiętam, co mi odpowiedział. Ale dobra, zostańmy przy formie manipulator. I jeszcze jeden taki odstęp od tematu. Chciałam podziękować bardzo Państwu za wszystkie komentarze, które Państwo zostawiliście pod moimi ostatnimi filmikami. Przesyłam dużo ciepła każdej osobie, która zostawiła komentarz. I nawet osobie, która napisała, że jestem osobą bardzo nadętą i egoistyczną. Czy jest sens jakby zaprzeczać rzeczom oczywistym? Więc nie będę zaprzeczać. Tak, i teraz wracając do tematu manipulacji. Słuchajcie, pierwsza podstawowa jakby rzecz, o której należy pamiętać, jeśli się z czymś takim się spotkamy, co robi manipulator, co wskazuje, że rzeczywiście mamy do czynienia z manipulacją, to jest to, że po parę godzinach komunikacji z nowo poznaną osobą, my czujemy się po prostu fantastycznie. Pod względem tego, że spotkaliśmy bratnią duszę, że to jest po prostu taki idealny książę, na którego czekaliśmy przez całe życie. Jeżeli to jest pick-upper, to będziemy mieli wrażenie, że to jest alfa-samiec, a jeżeli to jest taki manipulator małomiasteczkowy, powiedzmy, tak, bo do pick-uppera jeszcze trzeba dorosnąć, to już jest wyższa szkoła jazdy i nie każdy spotka manipulatora. Nie każdy spotka pick-uppera, do pick-uppera trzeba dorosnąć. Natomiast jeżeli to jest jakiś zwykły manipulator, to on nie udaje alfa-samca, ale on stosuje technikę podporządkowania się od dołu, tak? Dostosowanie się do systemu wartości swojej ofiary. I jeżeli i on udaje takiego idealnego księcia, on udaje kogoś, na kogo czekaliśmy przez całe życie. Mamy wrażenie, że to jest idealna osoba, że to jest to, o czym marzyłam przez całe życie, że świetnie się rozumiemy, że po prostu nadajemy na tych falach. No nie, no niesamowite. I po dwóch godzinach kobieta czuje się, że po prostu no, trafiła na księcia z bajki. Przy okazji powiem też, bo tam czytałam w komentarzach, że ktoś się oburzył, że ja nie lubię mężczyzn i w ten sposób, mówiąc o manipulacjach, na nich się mszczę. W życiu się nie mszczę na nikim. Ja mówiłam, jaki ja mam stosunek do zemsty, też tam ktoś się nie zgodził, ale każdy ma, każdy bawi się jak potrafi. Można oczywiście zgnile jakieś tam jajka wrzucić pod maskę samochodu, żeby potem, jak silnik się uruchomi, śmierdziało osobie, na której chcemy się zemścić, albo posmarować czymś słodkim auto i posypać jakąś tam kaszą, tak, żeby przylecieli gołębi i pobili tymi swoimi dziobami mu samochód. Może i tak oczywiście, ale ja proponowałam swój sposób zemsty, czyli po prostu inwestowanie w siebie i zapomnienie o jakiejś tam przyszłości. Powtarzam, każdy bawi się jak potrafi. Jest nieprawdą to, że stwierdziła jakiś pan, tak rozumiem, w swoim komentarzu, że ja nie lubię mężczyzn. Ja mężczyzn bardzo lubię. Bardzo lubię, bardzo szanuję, uwielbiam. I tak samo jak kobiety, też bardzo lubię kobiety. I ja w ogóle lubię ludzi, którym pomagam. Ja powiem, że w mojej całej praktyce nie było ani jednej osoby, którą by nie lubiła, bo nie mogłabym jej pomóc. I jeżeli ja stosuję słowo on, mówiąc o manipulatorze, no to po prostu wybrałam taką formę, tak? Po pierwsze, pick-up jest stworzony dla mężczyzn przy okazji, a manipulatorami oczywiście są i kobiety. I są kobiety bezwstydnie manipulujące, tak samo jak mężczyźni, także to tu nie ma podziału na płeć, ze względu na płeć. Ja nie robię tego podziału. Po prostu większość moich czytelniczek i słuchaczy to są kobiety i dziewczyny i dlatego wybrałam sobie taką formę, mówiąc on. Powtarzam, wcale nie chcę obrazić czy skrzywdzić mężczyzn bardzo lubię.
I teraz tak, czyli ten nasz manipulator, nieważne jakiej formy, nieważne jakiej płci, czy męskiej, czy żeńskiej, on potrafi sprawić taki pozór, takie pozory sprawia, że my czujemy się fantastycznie w jego towarzystwie. My czujemy po prostu, no wręcz euforię, że trafiliśmy na kogoś, na kogo czekaliśmy przez całe życie, tak? I w takich sytuacjach należy zawsze pamiętać, musi się zapalić nam czerwone światełko, że no słuchajcie, no nie istnieje idealnych ludzi. Idealne są tylko maski. Nie ma niczego idealnego w naszym życiu. Więc wybierając coś albo kogoś, wystarczy kierować się tym, czy to jest do zaakceptowania, czy nie. Z czym możemy się zgodzić, z czym nie. Natomiast nie wolno szukać idealu w niczym po prostu, w żadnej dziedzinie i tym bardziej, jeśli chodzi o ludzi. Z czego wynika to uczucie, to wrażenie idealu? Z tego, że manipulator potrafi świetnie zastosować mechanizm dostosowania się do systemu wartościowego ofiary i udawać po prostu osobę, która tak samo myśli, tak samo czuje, te same książki czyta, te same dania lubi i po prostu no, jest najwspanialszą osobą, jaką spotkaliśmy w swoim życiu. Oczywiście możecie Państwo mi zaprzeczyć, że Tatiana, przecież my zawsze na początku znajomości staramy się sprawić o sobie jak najlepsze wrażenie. I ja się z tym zgadzam, tylko że jedna rzecz to sprawić lepsze wrażenie, a druga rzecz to powiedzieć, że ja uwielbiam łososia, jeśli ja go w ogóle nie jadam. Także na tym polega lekka różnica, tak? Pomiędzy sprawianiem dobrego wrażenia, a po prostu kłamstwem w celu manipulacji. Po co, powtarzam, manipulator to robi? Kłamie, że on lubi te same dania, czyta te same książki, zachwyca się tymi samymi zachowaniami ludzi tam, czy osądza jakieś tam zachowanie. Tym, że on się podporządkowuje, to jest podporządkowanie od dołu, tak? On podporządkowuje się pod system wartościowy swojej ofiary. Po co? Po to, żeby ona otworzyła granice. Dlatego, że przed obcymi ludźmi my mamy bardzo sztywne, bardzo mocne i bardzo wysokie granice. Mocno zamknięte i sztywne wysokie granice. I manipulator w ten sposób, stosując podporządkowanie od dołu, dopasowując się do systemu wartości ofiary, powoduje to, że ona otwiera granice, bo po prostu jest zachwycona jego towarzystwem, tak? I tym, że jej się udało wreszcie spotkać kogoś no, naprawdę wartościowego. Także zawsze powinno się zapalić czerwone światełko. Idealów nie ma idealnych ludzi, nie ma idealnych sytuacji, nie ma w ogóle, nikt nie jest idealem, idealne są tylko maski. I kiedy prędzej czy później manipulator zdejmie tą swoją maskę, i naprawdę Państwo się przerazicie. Dlatego nie wolno temu ufać i nie wolno tak po prostu słuchać i wierzyć wszystkiemu, co ktoś Wam próbuje sprzedać. Druga rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, o czym należy pamiętać i pomyśleć, o tym, jak reaguje nasze ciało. Na poprzednim filmiku mówiłam o tym, że w obecności manipulatora możemy czuć się... Nasza psychika nie odróżnia przemocy fizycznej od psychicznej, a każda manipulacja jest przemocą, jest rodzajem takiej psychicznej przemocy. I nasz organizm broni się w ten sposób, że następuje taki wyrzut adrenaliny. I z tego powodu pocą się nam dłonie, możemy się jąkać, nie możemy złożyć, zlepić dwóch zdań, chociaż przed tym pięknie mówiliśmy i potrafimy w ogóle rozmawiać i tak dalej, budować jakąś tam rozmowę. Co jeszcze może być? Może być ból brzucha, mogą być wymioty, gorączka, można stracić na wadze w ciągu doby. Różne rzeczy się dzieją, to jest skutek działania adrenaliny. I później, żeby załagodzić to działanie, zniwelować działanie adrenaliny, w krew wydostają się dopamina, serotonina i tak dalej, co było wcześniej uważane za hormony szczęścia. To nie są hormony szczęścia, tylko to są opiaty, to są narkotyki dosłownie. One niwelują działanie adrenaliny.
I w ten sposób my się uzależniamy od tej sytuacji i od tych emocji, które daje nam ten człowiek. Pamiętacie, w poprzednim filmiku ja mówiłam o takiej technice manipulacji jak igła, tak? Jak kiedy od stanu plus 80 manipulator nas sprowadza do minus 30. I wtedy człowiek może naprawdę może rozchorować się, mieć gorączkę, dreszcze, człowiekiem po prostu człowiek się trzęsie, bo to jest tak ogromna skala, różnica emocji. Wczoraj jeszcze było wszystko dobrze, a dzisiaj on po prostu zrywa znajomość. O to właśnie chodzi, tak? To przywiązuje, ta technika igła, ona przywiązuje najmocniej, ona przywiązuje jak heroina, ni mniej, ni więcej. Dlatego, że nieważne jest, czy ta emocja, którą nam daje manipulator, jest negatywna czy pozytywna, liczy się tylko siła emocji. Z czasem to się zaciera, że ta emocja była negatywna i pozostaje tylko w pamięci, w psychice, w podświadomości, pozostaje tylko siła emocji. Manipulator przywiązuje na emocje swoją ofiarę. I później, ale oczywiście wiele ludzi uważa, że jak mi się pocą dłonie w jego obecności, to znaczy, że jestem zakochana, tak? Albo jestem zakochany. Wiele ludzi odbierają takie skoki adrenaliny jako stan zakochania. Co jeszcze? Czyli tak, czyli wiemy już, że manipulator robi wszystko, żeby wywołać jakieś mocne emocje i między innymi to jest ten mechanizm, o którym pisałam, mechanizm bliżej dalej. Po co jest stosowany? Znowu, żeby wyprowadzić ofiary z takiego stanu obojętności, tak? Kiedy człowiek trzyma swoje granice sztywnie. Na czym polega to bliżej dalej? Wczoraj było fantastycznie, bardzo śmialiśmy się, byliśmy w parku, byliśmy w kinie, poszliśmy na pizzę, śmialiśmy się, mieliśmy dużo fajnych tematów do obgadania, po prostu ten manipulator jest świetną osobą, oczywiście ja nie myślę o nim jako o manipulatorze, tylko o człowieku, którego po prostu niebiosa mi zesłali w odpowiedzi na moje modlitwy, żeby spotkać kogoś takiego. I dzisiaj ten ktoś po prostu doszedł do wniosku, że zrywamy znajomość, tak? W krótkim czasie. Albo nie odbiera telefonu. Na przykład, wczoraj było bardzo fajnie i mieliśmy się spotkać jutro, żeby wyjechać na weekend razem, a on nie odbiera telefonu, nie dzwoni i nie odbiera telefonu. I nie odbiera telefonu przez 3 dni na przykład, tak? Czyli po takim bliżym, kiedy otworzyliśmy się, kiedy przeżyliśmy fajne chwile, kiedy zaufaliśmy, otworzyliśmy granice, ktoś po prostu znika na parę dni i nie ma go, i nie wiemy, co się dzieje. Dzwonimy, nie odbiera, telefon wyłączony. I potem, po tych kilku dniach on się zjawia i on podaje taki powód, który jest bardzo wiarygodny, na przykład, że rozchorowała mu się babcia, a my na przykład wiemy, że jego babcia choruje na raka, albo jeszcze jakiś podaje jakąś przyczynę swojej nieobecności i nieodbierania telefonu, która będzie bardzo wiarygodna, żeby u ofiary nie było wrażenia, że nim ktoś manipuluje, nią ktoś manipuluje, tak? Czyli wymyślę jakiś powód, który jest bardzo wiarygodny i tutaj w sumie nie ma, ofiara nie ma co mu zarzucić, ale pozostaje taki osad, taki, po pierwsze tak, ofiara przez te kilka dni, po takim bardzo, bardzo mocnym bliżej i takim trzaśnięciem młotkiem w głowę, takim dalej, przeżyła różną gamę emocji. Ona myślała, że ona coś źle zrobiła, ona katowała się, ona myślała, że niepotrzebnie coś tam gadała, albo może po prostu jemu nie odpowiadają moi rodzice, albo ja coś głupiego zrobiłam, albo jeszcze coś. Ona się nakręca i nakręca. I o to chodzi manipulatorowi, tak? Żeby skala emocji była jak najróżniejsza i żeby po prostu... I co robi ofiara? Najważniejsze, że przez te 3 dni nieobecności manipulatora ofiara myśli tylko o nim. I w ten sposób figura manipulatora w polu psychicznym ofiary strasznie rośnie i strasznie nabiera na siłę i staje się coraz mocniejsza i zajmuje coraz więcej pola. O to chodzi manipulatorowi.
On się zjawia oczywiście, tłumacząc się, klęka na kolana, mówi: nie jestem ciebie wart, przepraszam, przez cały czas myślałam o tobie, albo na przykład zgubiłem telefon, albo jeszcze coś, nieważne. On wymyśli coś, że ofiara zaufa i znowu to będzie takie kolejne bardzo mocne bliżej. On przyjdzie z bukietem kwiatów, on ją wycaluje, powie, że nie jest jej wart, że po prostu ona jest wspaniała, że on myślał cały czas tylko o niej, ale nie mógł po prostu się z nią skontaktować, tak? I to jest kolejne po takim dalej, mocny bliżej, co też ma ogromne działanie na ofiarę i ofiara po prostu jeszcze bardziej się przywiązuje. To wszystko działa jak narkotyk, po prostu, tak? Po tym skoku adrenaliny znowu włączają się te opiaty, tak? Nasze dopamina i ten ogromne szczęście, że dobrze, że on wrócił, bo już nie wiedziałam, co robić i tak dalej. I po prostu tak się martwiłam, nie mogłam jeść i nie spać przez te trzy nocy. No i w ten sposób to działa. W ten sposób on coraz bardziej przywiązuje ofiary do siebie, tak? I ja myślę, że już na tym momencie ofiara jest zakochana, już jest przekonana o tym, że to miłość jej życia. I co jeszcze, w jaki sposób, jakie są jeszcze takie haczyki, powiedzmy, manipulatora? Na samym początku znajomości trzeba pokazać manipulatorowi, że bardzo ostro pokazać, żeby nie stosował tych swoich gier, że my wiemy, o co chodzi i że po prostu nie ze mną te numery, Brunner, nie? W jaki sposób? Każdy manipulator na samym początku znajomości przekracza nasze granice ciała. Jakie granice przekracza w ogóle? Jakie granice przekracza manipulator? Granice są z ciałem, z naszą pracą, nasze dzieło naszego życia, nasz dom i nasza osobowość, tak? Osobowość to charakter, styl ubierania się, w ogóle wszystko, co jest związane z naszym trybem życia, tak? No dom to dom, ciało i sprawa naszego życia, tak? Jakaś praca. W jaki sposób manipulator tutaj przekracza granice? Jeśli chodzi o ciało, no oczywiście taki manipulator średniej ręki, tak? Miasteczkowy, jak ja ich nazywam, on powie, na samym początku znajomości, tak jak mówiłam, on będzie robił wszystko, żeby dowartościować swoją ofiarę. On zrobi z siebie idealnego księcia i będzie bardzo mocno komplementował, podkreślał wszystkie jakieś zalety swojej ofiary, dzwonił, po prostu od rana już ofiara dostanie pięknego SMS-a. Przez cały czas będzie też dzwonił i SMS-ował. Wieczorem napisze: niech noc cię utuli. I po prostu takiego człowieka nie spotkaliśmy nigdy w życiu, tak? On będzie bardzo mocno dowartościowywał swoją ofiarę. Po czym, kiedy już zobaczy, że ona połknęła ten haczyk, kiedy jest uzależniona, kiedy otworzyła granicę i on wszedł w te granice, to się skończy. On zacznie bić w samoocenę swojej ofiary, robiąc wszystko, żeby ją obniżyć. Dlaczego? Dlatego, że kiedy obniża się samoocena człowieka, to włączają się jego strachy, lęki, niepewność i poczucie winy. I taką osobą można manipulować bardzo łatwo. A manipulatorowi chodzi o to, żeby manipulować swoją ofiarą. Po co manipulator chce manipulować swoją ofiarą? Po to, żeby dostać jakiś jej zasób albo zasoby. Co może być zasobem? Wszystko. Uroda, znajomości, seks, dla kogoś seks może być zasobem, pieniądze, jakiś status społeczny. Dla kogoś zasobem może być to nawet, żeby pójść i za darmo nażyć się w restauracji, tak? Żeby nie płacić, żeby ofiara płaciła za niego. Albo, nie wiem, albo mieszkać, żeby mieszkać u ofiary, żeby nie wydawać pieniądze na wynajęcie mieszkania. Są różne, ludzie są różni manipulatorzy. Wszystko, co manipulator może wyciągnąć od swojej ofiary, nazywamy zasobem, tak? Zależy mu na jakimś zasobie. Dlatego on musi sprowadzić swoją ofiarę do tego, żeby ona miała jak najniższą samoocenę i była od niego uzależniona, żeby ona robiła wszystko, co on chce. I teraz tak, odróżniamy manipulację od
провокації і от мотивації, так? Бо ті речі, ой, от флірту. Ніхто особи милям флірт з маніпуляціями. Чим ще ружні маніпуляції от тих всіх інших справ? Маніпуляція, то є укрита, як я то окрешлям, то є укрита техніка, яка є націльована на то, щоб від другого чоловіка витягнути і здобити якийсь його засоб, щоб користуватися з його засобу, не даючи йому ніц взамін. Чили то є крадіж. Флірт не є маніпуляцією. Флірт то є приємність, то є гра, рольова гра, в якій обидві сторони достаємо приємність. Так, то є приємне, забавне і так далі. І одна, і друга сторона достаємо то саме. Чили то не є маніпуляція. Зараз так, провокація теж не є маніпуляцією. Що я ще мовила, мотивація не є теж маніпуляцією. Чили коуч, психолог, психотерапевта, не знаю, хто є ще, спікер, мотивує свого клієнта чи пацієнта до чогось, не маніпулює їм. Він мотивує його до того, щоб чоловік одніс сукцес. Він не використовує свого клієнта чи пацієнта, тільки працює якби для нього. Так? Мотивація не є маніпуляцією. Маніпуляція є накерована, націльована тільки на те, щоб від чоловіка забрати його якийсь засіб. Так, не даємо ніц взамін. Тим ще ружні маніпуляція. Приклазі, мені вели особу задаємо питання, чи скоро знам ще на маніпуляції, чи я цілий час маніпулюю. Відповідам раз назавше. Знам ще на маніпуляції, не маніпулює в огулі. Я можу когось спровокувати, щоб справдити його стосунок до мене. Так, але то не є маніпуляція. Тобто, наприклад, ну, я можу, наприклад, пожичити пеньонзи, або ще щось. Для мене, попросту, я мушу залужимо вияснити, що та особа, який має стосунок до мене. Так? Для того, що для мене слова ще не лічим. Для мене лічим ще ділання. І щоб справдити когось, хто як ще захова, я можу вимислити якомусь там провокації. Так і побачити, як той чоловік захова ще в тій чи в іншій ситуації, чи як він мене трактує. Так? Щоб не вірити всім словам, які услышав. Так же для чого я не маніпулюю? Już kiedyś, bo znam dużo pikaperów i kiedyś pomagaliśmy przy okazji z takim moim kolegą, takim osoby zgłaszali się do nas, takie totalne minusy. Przy czym ten pikap, jak manipulacje, to może komuś się wydaje, że to są żarty, to nie są żarty. To są rzeczy bardzo niebezpieczne, bardzo poważne, jeżeli ktoś się zna na tym, a jest... Злим чоловіком, попросту. Так? Також може зробити дуже кшивди. І коли до нас ще з тим колегом зглашалися такі речовіші офіари моцних таких твардих маніпуляцій, і, наприклад, хотіли, щоб вийти з того, по-перше, вийти з мінуса, а по-друге, щоб той маніпулятор спав на витирачці підлогової під дверями, то ми навіть з ним вистігувалися ще, або не дай на то, також витягну його з мінуса, і за ілі дні чи тигодні той маніпулятор прийде під його двері, так? І, ну, робили ми, але то втеді та офіара без нас не робила жодного кроку, навіть вранці не відписувала на смс. Вона висилала до мене смс, я мовила, що має відписати і за який час, бо в смс-і в таких ситуаціях лічить ще довгість смс, навіть кожен причинник і кожна літера має значення. Так само, як працювала у мене кедись така дівчина, цурка моєї знайомої, через 2 роки, я, власне, моїм курсантом оповідала мені, Катя, і написав до неї, вона була таким страшним мінусом в реляціях з одним молодим чоловіком з України, він, при казі, був, єст прокуратором. Також там не дивні сон прокуратури на Україні. І він почав написав до неї, так? І Катя, очевидно, він написав їй, жучив такого пінга, так? Же хай це у тебе. Ну і вона, очевидно, ще там розписала, так? Же є в Польщі, же працює, же задоволена, же теж там то. Я підходжу до неї, беру їй того планшета, як то ще називає, айпада, і починаю сама писати з ним. Він мисля, що то пише Катя, а то пише я. І старам ще, що я пробувала зробити, я старалам ще його витягнути, я старалам ще Каті витягнути з мінуса,
i go obniżyć po prostu, żeby Katia była górą, żeby on zrobił. Ja starałam się go sprowokować do takiego postępowania, po którym on zmieni swoją polarność, tak? Będzie niżej. I no, dam taki jako przykład. Ja rozmawiałam z nim w granicach, ale na pograniczu. I on nie umiał, dla niego to było po pierwsze zerwanie szablonu, bo on zna, jaka jest Katia, jak ona rozmawia. I tu nagle Katia zaczyna rozmawiać w inny sposób, ale tak, że on nie może jej nic zarzucić. To jest pikaperzy potrafią tak prowadzić dialog, że go nie złapiesz. On wywołuje, wyciąga ciebie na emocje, ale nie możesz mu nic zarzucić, bo on działa w granicach. Nie, ja go wyciągałam na emocje, on zaczął się denerwować, mówię, ale co się dzieje, o co ci chodzi? A ja piszę, ale w jakim sensie? I on znowu się rzuca, ale jakby nie umie, nie ma jak mnie złapać. I później napisał, no dobra, to jak nie chcesz rozmawiać, to ja rezygnuję, trzymaj się, pa. Katia się wystraszyła, mówi, ciocia, ona mówi do mnie, ciocia. Kłóciliśmy już wiele razy, ale mówi do mnie ciocia, chociaż sama mam 26 lat. Wyobrażacie sobie, kiedy wam osoba 26-letnia mówi ciocia. No dobra, to jest liryczny taki. Państwo macie czas, prawda? No to porozmawiamy sobie. Mamy kwarantannę, także nigdzie się nie śpieszymy. Ja lubię pogadać. No i Katia się zdenerwowała, mówię, co ciocia zrobiła, on teraz nie napisze i teraz koniec i po prostu rozwalone życie po prostu prywatne, już nigdy nie będę miała seksu ani nic, jak w krajach muzułmańskich, tak? Tam kobieta, jeśli nie wyjdzie za mąż, to ona nigdy w życiu nie będzie miała seksu, ona będzie zawsze pracowała u swoich krewnych, opiekowała się ich dziećmi, domem i tak dalej. Kasia cię się wystraszyła, ja mówię, Kasia, uspokój się, za 2 dni on napisze do ciebie, ja zawsze mówię na wyrost. Nie minęło 20 minut, on pisze, nie, no słuchaj, no chodź pogadamy, bo chciałam pogadać. To była z mojej strony prowokacja, żeby on napisał coś, ja wiedziałam, że to jest blefowanie, że on już nie odpisze i że on rezygnuje ze znajomości. Ale nie wolno robić takich rzeczy. Ja celowo doprowadziłam go do tego, żeby tak napisał, dlatego że jeżeli ty mówisz, że ty rezygnujesz z relacji i odchodzisz głośno trzaskając drzwiami. Ja kiedyś miałam taki wpis na blogu o grubej kropce, że nie wolno stawiać grubą kreskę czy kropkę, ja już nie pamiętam, jak ja to ujęłam. Nie wolno trzaskać drzwiami, dlatego że po czymś takim ty już nie możesz wrócić. Już nie wolno wrócić po czymś takim. Dlaczego? Dlatego że jeśli wracasz, a on wrócił, no bo on nie mógł, przecież on dostał takiego dysonansu poznawczego, tak, że Katia zaczęła tak mądrze pisać, tak nie uchwytnie i on po prostu to zostało w jego głowie, co zawsze robi pikaper i manipulator, żeby ofiara o nim myślała. I on zaczął myśleć o Kacie, myślał nie więcej niż 20 minut i oczywiście wrócił. Wrócić nie wolno. Dlaczego? Dlatego, że jeśli wracasz po tym, jak zapowiedziałeś, że już nigdy nie wrócisz i nie będziesz z nią pisał, to ty automatycznie schodzisz na dół. Kacia staje się plusem, a on stał się minusem. I później ja jeszcze rozmawiałam z nim przez parę dni, pisałam takie ten i wyprowadziłam, super, udało mi się naprawdę, cieszyłam się strasznie, wyprowadzić tą relację, że faktycznie on zaczął się stawać coraz mocnym minusem, coraz mocniejszym. No, oczywiście Katia potem pojechała na Ukrainę, spotkała się z nim, wszystko zepsuła. Nie, no, nieważne. To jest taki odstęp liryczny. O czym mówiłam, teraz nie pamiętam. Mówiłam o tym, że dobra, zaraz sobie przypomnę. Czyli tak, manipulator robi bliżej dalej, żeby wywołać w swojej ofiarze emocje, żeby ją podsadzić, uzależnić od tych emocji, tak? I później manipulować tą swoją ofiarą. Na czym polega, co jeszcze przekracza, jakie granice przekracza manipulator? Czyli tak, granice ciała przekracza, mówiąc o tym, mówiąc o wyglądzie ofiary, tak, czyli obniża jej poczucie wartości. Na początku, tak jak mówiłam, bardzo ją chwali i dowartościowuje, robi dużo komplementów. Potem nagle przestaje pisać tak często SMS-y, bo ma dużo pracy i przestaje robić komplementy. Wręcz odwrotnie, robi komplementy negatywne, tak? Manipulator małomiasteczkowy powie na przykład, źle dzisiaj wyglądasz, tak? Albo
в таких długих сукенках неладні виглядаєш. Але шпікапер пове то інакше. Він пове, що, слухай, ти в споднях виглядаєш супер, але також уля до тебе не пасує, так? Він то пове барджі так, вирафінування і барджі як юбілер. Чили, обніжаю, маніпулятор обніжа почуття вартості своєї офіари через тіло, так як повідомляю, тими компліментами, негативними компліментами, через негативні компліменти відносно її праці, діла її життя, так? На початку знаємо, що він ще захвицяв, що супер, так? Що ти кохаєш свою працю, що попросту направди, якщо ти тим добра або добрий, якщо маніпулятором є кобіта, супер, вогулі, супер, то потім він починав мовити, то є твій завод? Тим ще, то мабуть заводом вогулі, так? Тим ще займуєш? Так, подважаючи попросту її почуття вартості. Друге, так? Третє, наступне, що робить маніпулятор, в якому моменті перекрачує границю. Якщо ході о дом, він може, наприклад, приїжджати незаповідяння, або дзвонить, що я зараз приїду, або приїжджати, я зостану у тебе на ніч, або я купила білет, приїжджам. І офіра повинна повідати, що я тебе не запрошала, не приїжджаю, мам свої плани, так? Одразу треба просто дуже остро показувати і бронити свої границі. Dlaczego manipulator przekracza te granice? Nie dlatego nawet czasami, że on nie ma gdzie spać. Dlatego, że on wie, że jeżeli ona tutaj ustąpi, to ona ustąpi dalej. To znaczy, że ona już jest zależna. Tak samo jak manipulator zawsze robi nowo poznany, tak? On przekracza granice ciała. On podchodzi coraz bliżej. І, наприклад, як я мовила о тих хлопаках, що мені вимінили коло і умили самоху, так? І один з них підходить і щось мені в своєму телефоні показує. А в ogóle не знаємо ще, бачимо ще перший раз, що він підходить так дуже близько, так? По що то ще робить? То ще робить по то, що якщо я підпущу його так близько, то є мої границі, границі моєго тіла. На витягнення руки, то є наші границі. Не можна нікого підпускати ближче, ніж на відлегласть витягнення руки. Для чого він підходить ближче? По то, щоб відчути. Якщо я йому дозволю на то я дозволю на дуже більше. І він може ще посувати далі. Що може зробити маніпулятор? Погласкати, чекай, доткни, маєш файну сукенку, так? Такий матеріал маєш дуже файний. І то є теж маніпуляція, так? Щоб зменшити тому відлегласть, так? Щоб відчути те границі, на ілля він може собі дозволити. Що ще робить, наприклад, маніпулятор? Маніпулятор, навіть якщо офіра і маніпулятор мало ще знайом, то є крутка знайом, може ще притулити на пожигнання, наприклад, так? Але то притулення буде тривало дуже, ніж повинно. Для чого маніпулятор так робить? Для того, що якщо він притримає свої офіри дуже, ніж належить, підсвідомість офіри, ну, підсвідомість кожного чоловіка, таке притуляння, і зважаючи, якщо воно триває дуже, ніж зазвичай, приказує наша підсвідомість достає сигнал, що та особа є нам близька. Так, якщо когось притримати і дуже підтримати, то психіка достає сигнал і трактує як когось близького. Що ще, які ще штучки маніпуляторів? Ну, наприклад, так писала, так, що якщо на пожигнання подає ще руку маніпуляторові, він трохи дуже притримає там руку. Так, patrząc głęboko w oczy. O, to jest też taki bardzo fajny, no fajny, ciekawy knif manipulatora, żeby patrzeć głęboko w oczy swojej ofiarze. Tak, bardzo głęboko, tak? I co on w ten sposób uzyskuje? Ofiara myśli, że on jest zakochany, tak? Jeżeli ktoś nam długo i głęboko patrzy w oczy, to myślimy, że tej osobie się podobamy. To nieprawda. Po pierwsze, tak jak mówiłam, że manipulatorami są psychopaci, tak? Tak. Dlaczego manipulator patrzy głęboko w oczy, tak? Dlatego, że po pierwsze jest psychopatą, a psychopaci mają coś takiego, to jest taki kontakt, nie zapomniałam jak to się nazywa, oni potrzebują tego, ale to spojrzenie
To jest spojrzenie jak drapieżnika na swoją ofiarę. Dosłownie, tak jak krokodyl patrzy na swoją ofiarę i tak się jej przygląda i tak, czy ją zjeść, czy szybko, czy nie. To jest dokładnie to samo robi manipulator. Także nie warto patrzeć się, gapić się na osobę, która się gapi na nas. Nie trzeba pokazywać swoją odwagę i swoją, nie wiem, po prostu, że my możemy dłużej patrzeć. Nieważne, kto patrzy dłużej, czy kto krócej. Lepiej nie być odważnym, ale po prostu żyć szczęśliwie i nie wpadać w łapy manipulatorów. Tak, kolejny taki... Aha, w jaki sposób jeszcze manipulator przekracza granice? W ten sposób, że... przychodząc do domu może powiedzieć, czemu pani pomalowała ściany na kolor fioletowy, tak? To jest kolor samotności. Albo jeszcze coś takiego powiedzieć. Czyli to jest też działanie na obniżanie samooceny ofiary. Co chce uzyskać każdy szanujący się manipulator? Manipulator ma za zadanie wprowadzić, oprócz poniżania, obniżania samooceny swojej ofiary, on stwarza w relacji z ofiarą taką sytuację, że jest w niej, w tej całej sytuacji, w tym całym związku, jeśli to można nazwać związkiem, pomiędzy manipulatorem a ofiarą, stan niespójności, niepewności i braku określenia sytuacji. Czyli ofiara manipulatora przez dłuższy okres czasu przyzwyczaja się żyć w takim stanie nieokreślonym. Ona nie wie, kim ona jest dla niego, czy żoną, czy kochanką, czy przyjaciółką, czy znajomą i boi się o to się zapytać, tak? Ona widzi niespójność zachowania manipulatora. Że na przykład on mówi, że jak zrobisz to, to ja zrobię to i tamto. I ofiara robi to, a on mówi, nie, ja tego nie mówiłam w ogóle. I to jest takie absolutnie no niespójne. Obieca, umawiamy się tam na coś, tak? Albo na przykład umawiamy się, że w weekend idziemy gdzieś tam, a on znika i nie odbiera telefonu, tak? Przez cały weekend. Albo dzwoni, że słuchaj, wiem, że jestem świnią, nie zasługuję na ciebie, ale no nie dam rady pojechać. Dzwoni na przykład w piątek wieczorem, nie? A w sobotę mieliśmy, załóżmy, jechać gdzieś. On zadzwoni w piątek późno wieczorem i powie, że coś mu tam wypadło. To jest takie, to robione jest po to, żeby przetrzymywać ofiary w stanie takiej niepewności, niepewności jutra. Albo dzwoni raz w tygodniu, albo raz na dwa tygodnie, albo nie wiemy, ofiara nie wie, kiedy on zadzwoni, czy zadzwoni w ogóle i co będzie. To jest taki stan, kiedy człowiek żyje w niepewności co do dnia jutrzejszego, tak? Co on zrobi. Ten stan, wszystkie takie stany są bardzo niebezpieczne. Ja też mam klientki, które mają relacje z żonatymi facetami. Żonaci faceci to jest w ogóle to jest takie odgałęzienie manipulatorów. I dlaczego to jest niebezpieczne? Ja w ogóle jestem przeciwna, ja zawsze podkreślam, że plujcie, wyplujcie i po prostu zapomnijcie o relacjach z żonatymi. Po prostu nie. Ja znam po prostu tylko kilka par, kilka mężczyzn, którzy kiedy się zakochali, będąc żonatymi, zostawili żonie cały majątek, spakowali torbę i walizkę i wyprowadzili się do kobiety, którą pokochali, tak? I budowali wszystko od nowa i potem też doszli do dużych pieniędzy i tak dalej. Ale takie przypadki znam tylko trzy. Reszta to jest tylko takie opowiadanie i po prostu strata czasu i jeśli, tak jak mówiłam na którymś z filmików, chcecie przeżyć życie obok czyjejś rodziny, to umawiajcie się z żonatymi, ale po prostu na słowo żonaty to od razu dziękujcie, bo to nie ma sensu, to nie ma sensu, jakkolwiek by to nie wyglądało. I związek z żonatym, on też działa tak samo, wciąga swoją ofiarę, dziewczyna czy kobieta staje się ofiarą, dlatego że tam działają wszystkie zasady manipulatora. Nawet jeśli żonaty facet nie jest manipulatorem świadomym, chociaż w większości przypadków jest, chociażby tam średnie ręki, ale może nawet nie być, ale te wszystkie zasady manipulacji i pick-upu tam działają. Dlaczego? Tam działa zasada bliżej dalej, tak? Dzisiaj facet
żonaty spędza czas ze swoją dziewczyną czy kobietą, której tam wyznaje miłość, tak? Jest wszystko fajnie, wszystko super, a jutro na przykład są święta i on jest z żoną. I to jest automatyczne dalej. Czyli po tym, jak było bliżej, było cudownie, następuje dalej. Co to jest? To jest to, co przywiązuje ofiary do niego. Święta, czy tam weekendy. Kobieta, która się spotyka z żonatym facetem, jest sama. To jest absolutnie działanie bliżej dalej, tak? I ona żyje w takiej niepewności też. On nie może zadzwonić wtedy, kiedy ona chce. I on jest taki nieosiągalny. A osoby neurotyczne, tak jak na wcześniejszych filmikach mówiłam, które mieli problem w relacjach z ojcem, one są już przyzwyczajeni do takiego, do walki o coś, co jest nieosiągalne, tak? Do udowodnienia, do zdobywania kogoś, kto jest nieosiągalny, niedostępny. Ich to nakręca. No i potem te historie bardzo niefajnie się kończą, bo kobieta po prostu traci wiele lat życia. Także na to proszę uważać i unikać tych żonatych jak trendowatych. Po co mam żonaty z facet w ogóle jest potrzebny? On się niczym nie różni od nieżonatego. Tam jest wszystko to samo. Tak, tylko że albo jeszcze gorsze, bo tam jeszcze przecież żona jest, też trzeba brać pod uwagę. Także pod żadnym względem trzeba, nie nadają się na żadne relacje. Nie wolno się angażować emocjonalnie w relacje z żonatym facetem, a seksu tam też nie będzie żadnego, zwłaszcza jeśli jest stary. No, a on nawet jak jest młody, to też pod każdym względem. Nie, po prostu nie pakujcie się w to dziewczyny, to po prostu tyle. To jest też działa tak jak manipulacja. I co jeszcze? Aha, to jest bardzo ważny moment, o którym chcę powiedzieć. Manipulatorowi zależy na tym, żeby jego ofiara przybywała w stanie nieokreślonej, w związku nieokreślonego, żeby nie wiedziała, czego może się spodziewać po nim, kim jest, na jakich zasadach jest w tym związku, w tej relacji i tak dalej. Dlaczego to jest takie bardzo ważne? Jeżeli człowiek przebywa w takim stanie przez dłuższy okres czasu, to jego samoocena obniża się na tyle, że po prostu traci się osobowość. On już nie ma osobowości i on już nie sprzeciwia się, on nie walczy, on nie ma siły odejść z tego. Skąd ja to wiem? Ja to wiem stąd, że przeczytałam książkę kiedyś dawno takiego znanego psychoterapeutę. Miał na imię Andron Bittelgeim, jeśli się nie mylę, mam taką słabą pamięć do nazwisk. On, tak samo jak Viktor Frankl, przebywał w obozie śmierci i napisał tam, że ponieważ człowiek, który przybywa, a więźniowie obozu śmierci zawsze przebywali w takich warunkach przez dłuższy okres czasu niepewności, tak? Oni niepewność dnia jutrzejszego, niespójności, po prostu oni nie panowali nad tym, nie wiedzieli, co się wydarzy, co się stanie. I później grupy ludzi, grupę 200 ludzi przyprowadzali tam do zagłady, nie wiem, dwóch konwoirów, tak? Ci żołnierze, co ich pilnowali, Niemcy, tak? I tak samo mój ojciec opowiadał, że on podczas wojny widział, jak prowadzili Żydów, tak? Że odległość pomiędzy jednym konwojem a drugim była 10-15 metrów. I ojciec mówił, że ja się dziwiłem, dlaczego oni nie uciekają, bo tych Niemców jest dużo mniej niż ich. Komuś by się udało uratować, tak? Albo na przykład jak Żydzi podchodzili do tego rowu, takie przykre rzeczy teraz mówię, ale też ojciec odpowiadał. I Niemiec strzelał, ludzie padali do tego rowu i ci mieli posprzątać tych, co nie wpadli do rowu. I potem wstawali w ich miejsce i strzelano ich i następnie ich sprzątali. I tak samo ojciec się dziwił, że po co oni to robią? Oni przecież wiedzą, że ich i tak zastrzelą. Po co oni sprzątają? Dlatego, właśnie dlatego, że ci ludzie przez dłuższy okres czasu żyli w stanie napięcia, niepewności, niewiedzy, niespójności i ich osobowość była już bardzo mocno przygnębiona, pognieciona, tak? Oni stracili już osobowość i chęć walki.
Słuchajcie, 90 dni. 90 dni potrzebuje człowiek, żeby osobowość się zmieniła. 90 dni potrzebuje manipulator na to, żeby przyzwyczaić swoją ofiarę do, no, do takiej niskiej samooceny, żeby ofiara się stała, przyjęła rolę dłonika podlogowego, tak? To jest bardzo przykre. Dlatego, tak, no co tu można jeszcze na temat manipulacji powiedzieć? Dlatego trzeba pamiętać, że jeżeli jesteśmy w relacji, kiedy my nie wiemy, kim jesteśmy dla drugiej strony, jeżeli boimy się, w ogóle zawsze, kiedy odczuwamy lęk w relacji, tak, boimy się stracić tą osobę, czy boimy się, że coś się stanie, to jest początek końca. To jest już taki sygnał, że trzeba po prostu obniżać dla siebie ważność tej osoby, że po prostu my już się plowimy, więc trzeba skierowywać swoją uwagę na swoje zasoby, na swoje życie, tak? I troszeczkę mniej przebywać ze swoim partnerem, dlatego że no, na pewno ktoś, kto boi się o utratę relacji, to już na pewno jest ten moment, kiedy on staje się uciążliwy dla swojego partnera. On tego nie zauważa, tak? Ten minus nie zauważy tego, ale partner to zauważa i stara się unikać swojego partnera minusa. Zawsze, kiedy jesteśmy w sytuacji, w której mamy poczucie strachu, albo boimy się o tą relację, albo mamy poczucie winy, tak, to z tej relacji należy uciekać, dlatego że nasza psychika się zaprogramowuje w ten sposób, że w kolejnej relacji będzie to samo się działo, będziemy minusem, bo już psychika jest jakby zaadoptowana, ona jest jak plastelina, ona się adoptuje do każdej sytuacji życiowej, tak, żeby człowiek nie umarł ze stresu i nie cierpiał. Także z takiej sytuacji nie trzeba się bać, bo nie ma się czego bać. Ta relacja i tak się skończy. I tak plus zerwie relację, w którym jest duży dysbalans równowagi znaczenia. Dlatego jeśli jesteśmy w relacji, która nam nie odpowiada, w której czujemy dyskomfort, to należy z niej uciekać, zebrać się w garść i uciec. I wtedy naprawdę odzyskamy energię i wszystko i pójdziemy dalej. Ja lubię mówić, że dobrze jest wtedy, kiedy jest dobrze. I jeśli nam się coś wydaje, to nam się nie wydaje. Dlatego, kochani, bardzo Was proszę, dbajcie o siebie i pamiętajcie, że w Waszym życiu największą wartością, największym skarbem i największą ważność macie tylko Wy sami. Jesteście sami dla siebie największym skarbem i największą wartością, którą macie w swoim życiu. Pamiętajcie o tym każdego dnia. Jak będziecie o tym pamiętać, to wszystko się ułoży. I relacje, i damsko-męskie, i przyjacielskie, i w pracy, i tak dalej. I po prostu będzie takie poczucie lekkości i poczucie kontroli nad swoim życiem, bo ludzie też zaczną, osoby, która kocha siebie i ceni siebie, i stawia siebie w swoim życiu na pierwszym miejscu, to ludzie zaczynają też inaczej traktować tego kogoś. Ja życzę wszystkim miłego dnia. Mam nadzieję, że nie zanudziłam Państwa swoimi wykładami. Ja myślę, że jeszcze zrobimy filmik na temat manipulacji seksem albo jak się uchronić przed manipulacjami. Zobaczymy, zobaczymy. Piszcie w każdym razie, komentujcie, udostępniajcie, proszę, moje filmiki, zwłaszcza o tych manipulacjach, bo wiele osobom pomożecie Państwo w ten sposób naprawdę wydostać się z jakichś tam niefajnych sytuacji życiowych. Pozdrawiam wszystkich, wszystkich kocham, do zobaczenia, pa. Dlaczego ja nie manipuluję, chociaż znam wszystkie te techniki? Dlatego, że to w ogóle nie ma sensu, dlatego, że w życiu wartość mają tylko rzeczy prawdziwe i prawdziwe uczucie. I dlatego, że jeżeli zaczynasz manipulować i rozkochujesz kogoś w sobie, a to jest bardzo łatwo zrobić. Bardzo łatwo jest kogoś w sobie rozkochać. Tylko, że potem musisz przez cały czas kontynuować ten taniec z bębenkami. A to moim zdaniem nie ma sensu. Dlatego, że no ja na przykład chciałabym, żeby mnie pokochali taką, jaka ja jestem.
Так, а не якомусь особі, яку б удавала, і це, і менш при цілому житті удавав. ПКП ж маємо власне той проблем, що вони при цілий час мають той стрес, що їх кохаємо за то, що вони потрапили. Не кохаємо їх самих, як чоловіка, так, тільки за їх власні вмінності, що їм ще видає, що якби вони перестали маніпулювати, так, то особа, з якою сам в зв'язку, bardzo by się rozczarowała. Dlatego uważam, że i kiedyś rozmawialiśmy z takim moim kolegą PKP-erem i doszliśmy do tego wniosku, że nie ma sensu manipulować, bo to dobrze wiedzieć, żeby po prostu samemu nie paść ofiarą manipulacji, tak? Dobrze wiedzieć kiedy, co i jak postąpić i tak dalej. Natomiast no, uczucie to jest coś, czego się nie kupi, nie ukradnie, nie wymanipuluje i udawać kogoś przez całe życie to chyba nie jest niewłaściwa droga.